W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, gdzie musi się zwrócić po skierowania, w zasadzie dwa skierowania na badania za jazdy po alkoholu. Myślę o lekarskim i psychologicznym. Jak jakimś cudem te skierowania do Ciebie nie dotarły od starosty i niestety, wierz mi, skończyły się czasy, kiedy bez tych badań można się jakoś było śmignąć, także to se ne vrati, to se bezpowrotnie skończyło, prawda? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza. Dzień dobry. W 2012 w maju zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem na 2 lata. Jest 2015, także czas kary już minął i muszę jeszcze raz zdawać egzaminy, ale potrzebne będą badania. Obecnie mieszkam za granicą i chcę zrobić badania we Wrocławiu. Przed wyjazdem mieszkałem we Wrocławiu, ale obecnie nie mam ani zameldowania czasowego, ani stałego. Czy mogę te zrobić badania we Wrocławiu? Gdzie udać się po skierowanie i na badania? Mam tylko orzeczenie sądu o pozbawieniu mnie prawa jazdy na 2 lata. Dziękuję za poradę. Jeżeli mogę załatwić u Pana, załatwić w sensie przebadać się w Pana firmie, to proszę o dane, jak się skontaktować. Będę w Polsce 2 sierpnia, mam na to tylko tydzień. Janusz. I odpowiadając na to pytanie, jeżeli masz jakąś podobną lub identyczną sytuację, to najpierw musisz pójść do swojego wydziału komunikacji, pokazać ten wyrok, no i odebrać skierowanie. Ponieważ sprawa była, toczyła się wcześniej we Wrocławiu, także mam takie podejrzenie, że to skierowanie już tam na Pana Janusza czeka. Uniemożliwił wyjazd za granicę, pewnie jakieś jego faktyczne dostarczenie. Natomiast pomimo, że on tego nie zostało mu to dostarczone, to według prawa dwukrotne wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru i jego nieodebranie uważa się za dostarczenie skuteczne. Czyli nie oznacza to, że nie odebrał, to nie odebrał nieskutecznie wobec prawa. Natomiast przestrzegam przed jedną rzeczą. O ile na badania psychologiczne, takie jak w mojej pracowni psychologii transportu na Kmicica, we Wrocławiu, no praktycznie możesz się przebadać z dnia na dzień, to w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy kolejeczka jest czasami na parę miesięcy, także radzę mimo wszystko najpierw zadzwonić do Wydziału Komunikacji, upewnić się, że skierowanie będzie czekało. Wydaje mi się, że sprawę tą można załatwić jakoś korespondencyjnie, można załatwić telefonicznie, czy w jakikolwiek inny sposób, przypuszczam, że korespondencyjnie, nawet mam na myśli pocztę mailową. No i jak już jesteś pewien, że masz to skierowanie, a w zasadzie te dwa skierowania, no to umawiaj się w WOMP-ie na jakiś, przepraszam, dogodny termin. No, boję się, że tutaj jest w tej chwili czerwiec, koniec czerwca, że kolejeczki w WOMP-ie są troszkę dłuższe, no ale jeżeli internauta tutaj nic nie zrobi w tym kierunku, no to na pewno terminów w WOMP-ie się nie doczeka. Także na tym kończę. Jeżeli masz komentarz do tego wideo, zrób to tutaj pod spodem, pod tym filmikiem. Tradycyjnie, jeżeli chcesz więcej informacji, zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś po mojej prawej stronie jest link do subskrypcji. Cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Raz na tydzień staram się przynajmniej zrobić jakieś takie wideo wyłącznie oparte na zapytaniach moich widzów, także nie poruszam jakichś problemów teoretycznych, ile diabłów mieści się na główce tego wskaźnika, czy główce od szpilki, tylko po prostu życiowe problemy moich widzów, być może i Twój problem tutaj jest omówiony. Także jeszcze raz na tym kończę, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, i do zobaczenia wkrótce.